Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj gramy sobie oczywiście w Minecrafta, ja jestem Skie i zaczynamy przygody kolejne. RL Craft, oczywiście najcięższy, tak mi się wydaje, najcięższy modpack, który powstał do Minecrafta. I dzisiaj, moi drodzy, mamy chytry plan. Mamy chytry plan, nie wiem, czy on mi się uda go dzisiaj zrealizować. Mam nadzieję, że tak, aczkolwiek obiecać nie mogę, zobaczymy, co wyjdzie. Po pierwsze musimy zrobić sobie... tarcze, bo tarcze bardzo mocno będziemy potrzebować. Po drugie, chciałbym wyczyścić tą wieżę. Chciałbym tam wleźć do środka, zabudować się, może jakoś postrzelać trochę do nich strzałami. Ogólnie rozwalić tą całą wieżę. Kolejne wyzwanie. Co to jest w ogóle tamto? Tam byliśmy? Chyba byliśmy tam. Kolejne wyzwanie to jest przeniesienie naszej bazy. Musimy zrobić sobie, myślę, że plecak musielibyśmy ogarnąć. Może z tych spawnerów wypadnie złoto. Będziemy mogli sobie stworzyć plecak. A jak stworzymy sobie plecak, to mamy dodatkowe miejsca do zabrania. Dodatkowe miejsca w plecaku, że tak powiem. W naszym inwentory. I chciałbym się przenieść stąd, ponieważ tutaj żyją smoki naokoło. I to jest troszeczkę, że tak powiem, creepy. Bo smoki są, że tak powiem, dosyć ciężkimi przeciwnikami. Nie chciałbym się zbytnio z nimi tutaj do nich póki co startować, bo raczej szans nie mamy póki co jeszcze. Pościnamy sobie troszeczkę drewna, zrobimy sobie... No, wypadaj. Dobra, zrobimy sobie tarczę. Bo pisaliście mi w komentarzach, mam nadzieję, że nie ściemnialiście, że mogę sobie spokojnie zrobić tarczę. Taką drewnianą, zwykłą tarczę. Ona gdzieś tu była. Wooden Tower Shield. O, zobaczcie, z tego tak ma wyglądać ta tarcza. Czy potrzebujemy 2, 4, 5 drewna potrzebujemy? Czy ja mam 5 drewna? Mam 5 drewna. Z birchwooda zrobimy. Czy ja mam przy sobie jakiś patyk? Patyk muszę ogarnąć. Czy tu miałem jakieś patyki? Nie, tutaj patyków nie miałem. Czemu mi się wydawało, że ja robiłem skrzynkę sobie jeszcze jedną? Przecież tutaj stoi, Boże. Nie patrzcie na to. To jest, wiecie, to jest zmęczenie ogólnie materiału. Dobra, to miało być, tak. O nie, jednego zabraknie mi, z sześciu się robi. To musimy sobie to pociąć. Potniemy sobie w takim razie to drewno. Poczekajcie, zrobię sobie na dole, to mam trochę więcej miejsca. I chciałbym się właśnie z tego miejsca, że tak powiem, ulotnić. Bo smoki mnie nie bawią póki co jeszcze. Na razie nie mamy za bardzo do nich podejścia jeszcze. Kiedyś może, czekajcie sekundkę. Kiedyś docelowo może ogarniemy sobie te smoki. Powalczymy sobie z nimi, ale póki co trzeba, że tak powiem, próbować żyć. Jeżeli uda nam się ogarnąć tą wieżę do końca, to tam myślę, że z tych spawnerów wypadną jakieś fajne rzeczy. A do tego myślę, że... Czekajcie. Dobra, teraz sprawdźmy, czy ja mogę używać w ogóle tarczy. Teoretycznie mogę tarczy używać. Czyli teoretycznie mogę wziąć sobie miecz. Mogę wziąć sobie tarczę i blokować ataki. Zobaczymy, jak to będzie szło. Zobaczymy, czy mam przy sobie jakieś bloki przy okazji. Oakwood. Niech będzie Oakwood, zobaczymy. Próbujemy tam wejść. Tam się coś zrespiło już. Tutaj chyba nic się nie zrespi teraz. Weźmy sobie to, co jest potrzebne, to co możemy. Czekajcie, bo nie zostawiłem rzeczy w domku wszystkich. Zostawmy jak najwięcej rzeczy w domku, żeby mieć ich przy sobie jak najmniej. Żeby nie było szkoda, gdybyśmy zginęli, a prawdopodobnie i tak zginiemy. Muszę też pamiętać, żeby rozwijać sobie... To zostawimy. Bandaż wezmę, to zostawię. A, nie mogę tego wziąć. Ej, no bez jaj, muszę zrobić sobie skrzynkę kolejną, koniecznie. Zobaczcie, jak mało tego tu jest, kurde, tego miejsca, żeby to ogarnąć wszystko. Jest zbyt dużo rzeczy, które możemy zbudować. Znaczy, które możemy w inwentarzu trzymać. Dobra. To się połączy w taką jedną większą skrzynkę, czy nie? Tak, połączyła się w jedną większą skrzynkę. No i bardzo fajnie. Dobra, zostawmy to. Zostawmy. Kilof wezmę ze sobą. Już mam kilof jeden. To tego możemy zostawić.
To zostawimy. Jak najwięcej rzeczy muszę zostawić. Tylko kilka, żeby się w razie zabudować. W razie czego zabudować się. Tego nie mogę użyć, chyba. Panie, bo ja chyba mam spodnie. Tak, ja mam spodnie założone. Dobra, spróbujmy. Zobaczmy, co wyjdzie. Słońce zachodzi już, czy jeszcze nie? A jeszcze na razie spać nie możemy chyba iść. Spróbujmy ogarnąć tą wieżę sobie. Ja jestem ogólnie dosyć słaby w Minecrafta, tak jak wam na samym początku mówiłem. Więc możliwe, że po prostu polegnę. Ale dam z siebie wszystko. Oho. Cześć, misiu kolorowy. Kurde, tutaj by się może bardziej wydało z łuku do nich strzelać. Hop! Dostał? Dostał. To muszę sobie rozwalić jeszcze. Dawaj kilofa. O Jezu! Jezu, strzelać co do mnie. Pyk, pyk, pyk. No próbujcie strzelać. Pokażcie mi, jak jesteście dobrzy. Chodźcie, miśki. Ło, trzech na raz, zobaczcie. Oni się ze sobą nawalają? Dobrze widzę? Chyba trzeba tam patrzeć, czy nic tam nie idzie też jeszcze przy okazji. Nie strzelaj do mnie! O, kolejne poziomy wbijamy sobie. Bardzo fajnie. I trafiłem go. O, teraz został. Dobra, otwórzmy sobie kolejne przejście. O Jezu! Noż kurde! Nie strzelaj do mnie! Bezczelna... Jeszcze na łajzo. To też zombie są, zobaczcie. Ciekawe, czy nas nie umrę przypadkiem. Zabity przez jakiegoś zombiaka. To jest dobra ekspiarka w ogóle. O kurde. To jest jakiś zaczarowany zombie. Weakness mi narzuciło. Ej, to co mnie bije? Nie, spod spodu nic mi nie wychodzi, na szczęście. Dobra. Wszystko załatwiłem? Czy coś tam jeszcze jest? Zombie mnie zabił. A skąd ten zombie się wziął? Pewnie z dołu, znając życie. Idziemy spać najpierw. Kurde, a tak miało być ładnie już. Tak mi się podobało. Zawsze coś wyskoczy po drodze jeszcze. Może to był mój błąd, że tam poszedłem w taką a nie inną pogodę. Dobra, tego chyba nie mogę użyć jeszcze. Gathering na 8. A to jest hatchet ogólnie. Atak na 8. Tego też nie mogę użyć. Halabarda. Atak na 8. Czego też nie mogę użyć. Dobra, no to weźmy sobie to w takim razie. Weźmy sobie nie Iron Ore, tylko weźmy sobie Gravel. Nie. Gdzie ja mam? Tutaj mam to. Dobra, zróbmy sobie szybko, na szybkości broń. Hop. Hop, hop. Dobra, mamy brońkę. Nie mamy tarczy, to prawda, ale myślę, że damy radę sobie. Myślę, że damy radę to ogarnąć. Musimy odzyskać swojego expa, odzyskać rzeczy. A dużo tych rzeczy nie było na szczęście, ale trzeba to odzyskać wszystko. Tak, zobaczcie, tutaj jest świnia. Okej, okay, nieistotne. Jakieś przejście jest. Nawet nie byłem, powiem wam szczerze, jeszcze. O, dobra. Musimy stąd wyjść. Jezu, jak ja nie lubię takich głosów.
Jakby coś chciało zaraz mnie zarżnąć tutaj. Dobra, tego zombiaka musimy stąd jak najbardziej wyrzucić, w sensie załatwić go. Bo nam przeszkadza w naszym chytrym planie. No, pokaż twarz. Cześć, misiu. O Jezu, jak się przestraszyłem! Na głowę mi spadł! Jaki zawał, powiem wam szczerze! Jaki zawał! Czemu on mi z góry spadł? Tam jest dziura w suficie! Jaki zgon! Dobra, odzyskaliśmy rzeczy. Tam trochę się rozsypaliśmy jeszcze. Ja zrobiłem błąd, że nie zablokowałem sobie dolnego przejścia. Jak się wystraszyłem! Powiem wam szczerze, że no, to było srogo. Mam jakieś ten, mam jakieś przejścia. Bo wydaje mi się, że on do mnie z dołu podszedł. Zastawimy sobie dół, żeby nam nie wychodziły żadne dodatkowe gnojki. Tam są chyba tylko zombie już, ogólnie. Otwórzmy sobie to. Chodź, misiu. O, spadł na dół. Skąd one tu się wzięły, te zombie teraz? O, zobaczcie, na dół spadają. One z góry schodzą, zobaczcie. O kurde. Wszystko? A wszystko. Bierzmy wszystko, co mają. I wydaje mi się, że powinniśmy zrobić taką samą akcję tutaj. Czyli, że... blokujemy sobie przejście. Blokujemy sobie to przejście. Otwieramy to wejście. Oho, tutaj będzie gorzej, bo są pająki, zobaczcie. Ale pająki padają na dwa strzały, więc nie jest tak źle. O, idzie kolejny, zobaczcie. To jest spoko ekspiarka, powiem wam szczerze. Tutaj można wbić sporo leveli. O, idzie kolejny, zobaczcie. Wow, ten się pali w ogóle. No to ładnie. No nie! Załatwił mnie pająk jakiś głupi. Cave Spider mnie załatwił. Okej, trzeba będzie... Zrobiłem błąd, bo mogłem... Wejdę tam jeszcze raz. Odzyskam expa. Mam nadzieję, że odzyskam expa. Czekajcie, bo ja teraz nie mam tego. O, patyka potrzebuję jednego. Dawaj mi patyka. Potrzebuję jakąś broń sobie zrobić. Zrobiłem też błąd, że nie tego. Że expa sobie nie przyznałem od razu. Nie oddałem expa całego. Daj mi kilka tych. Ja wiem, że się pewnie będziecie śmiać ze mnie, że tak ginę co chwilę. Ale dla mnie to właśnie nie jest łatwe, powiem wam szczerze. Dla mnie to nie jest łatwe, taka walka tutaj. Ja nie potrafię tak dokładnie walczyć jeszcze. Dopiero się uczę wszystkiego. Ale spoko, mam nadzieję, że teraz to ogarniemy. Cześć, misiu.
Dobra, nic mi na głowę nie spadło więcej. Tu nic nie ma. Ja to rozwalę w ogóle tym. Może być ciężko, nie? No dawaj, 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 dawaj. Kurde, muszę tamtego expa zyskać swojego i rzeczy. I trzeba będzie do tego jakoś inaczej podejść. Trzeba będzie jakoś inaczej to ogarnąć. Próbuję przejść dalej. Najwyżej padnę jeszcze raz i to będzie w ogóle odcinek faili i odcinek śmierci. Dopiero dwa razy padliśmy, także nie jest tak źle. Zawsze mogło być gorzej. Najgorsze jest to, że ten pająk położył nas w sumie na hita, tak? Trafi nas prosto w głowę. To jest największy ząk tego wszystkiego. No dawaj, rozwalaj to, rozwalaj. Dobra. O Jezu, zatruł nas, zatruł nas. Nie umieraj. O Jezu, nie umieraj. Dobra, żyjemy jeszcze. Ale mamy truciznę, więc zaraz się pewnie rozsypie gdzieś tutaj. Dobra, mamy slowness. Tam jest pająk na zewnątrz. Czy odzyskaliśmy w ogóle wszystko stąd? Pewnie nie, ale mamy 13 poziom. Dobra, zejdźmy na dół. Musimy się wyleczyć, potrzebujemy naszą wróżkę gdzieś ogólnie złapać, najlepiej by było. Żeby nasza wróżka nas gdzieś uleczyła. Odzyskaliśmy trochę expa, więc no mamy powody do radości jakieś tam, jakby nie patrzeć. Pewnie zaraz wpadniemy w jakiegoś tego. Zaraz wpadniemy pewnie w jakiegoś smoka i będzie ząg. Dobra, wydajmy sobie te punkty. Ja muszę, na pewno muszę podnieść atak. Mamy ósmy poziom ataku? Mamy ósmy poziom ataku, zobaczcie. Skoro mamy ósmy poziom ataku, to możemy użyć tego. Albo tego. To jest atak 6. Atak 7. Sharpness, Unbreaking i Mending. To jest Unbreaking 3 i Mending. Mi się wydaje, że możemy to sobie wziąć spokojnie. Że na spokojnie możemy sobie to wziąć. Czapka moja gdzieś przepadła. Zgubiłem czapkę. To chyba niedobrze, co? To chyba niedobrze. A mam w ogóle jakiś ten? Czekaj, bo pod H było moje ten. A, dostaliśmy, zobaczcie, noga cierpi nasza. Możemy iść się położyć do łóżka, to odnowi nam część serduszek. O ile byśmy mogli oczywiście i spać. Bo ja chyba swojego... Mam jeden plaster, więc zawsze jakiś tam... Jakiś z tego pożytek będzie. Może użyjmy tego plastra. Co potrzebuje... Magię czwartą potrzebuje, żeby użyć plastra. Magia na poziomie czwartym. A mamy tylko magię na poziomie trzecim. Kurde, a noc się robi. Poniekąd to dobrze, noc się robi, bo zawsze będziemy mogli sobie... trochę się wyleczyć przez ten, wyleczyć się troszeczkę przez... no, mówcie mi. Przez spanie. Więc to jest spoko opcja. Dzisiaj spróbuję do następnego dnia jeszcze wejść do tego, do tej wieży. Mamy trochę lepszy miecz. Nie mamy tarczy swojej, ja na przykład tarczę sobie zrobię jeszcze. O, możemy iść spać. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy. Mamy serduszka. Mam... No względnie jest ogólnie spoko, tu mam tam pół serduszka, brakuje nam w sumie raptem. Więc to tak źle nie jest. Mamy lepszy miecz. Mamy więcej chęci do ataku, więc mam nadzieję, że tym razem nam pójdzie lepiej. Zaraz zobaczymy. Tu jest jakiś zombie teraz. Nie, tu zombiego nie ma. Tu też nic nie ma. U góry są na pewno.
Bo je słyszę. Słyszę te dziady u góry. Oho, jest. Zaś poison jest, kurde. Zawsze mógłbym zrobić to troszeczkę inaczej. Postawić sobie bloki i próbować sobie zniszczyć go od dołu. Jest to jakiś system chyba, tak mi się wydaje. Pójdziemy sobie po jakieś bloki. Weźmy jakieś bloki, bo ja przy sobie mam... Wełnę mam, co prawda, ale pójdźmy sobie ten jeszcze do domku. Powiem, że trochę się dygam tam wejść. A tego spawnera trzeba tak czy siak rozwalić, bo po pierwsze on nam da sporo... On da... A mam cobblestone przecież przy sobie. Dobra, to sobie zostawiamy. To też na razie zostawimy, bo tego nie potrzebuję. Miecze nie potrzebuję tyle. Ale w ogóle kill-off musiałbym wziąć, bo kill-off może mi się przydać. I to tutaj damy... Tego mięsa raczej tak nie zużyję w żaden sposób. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Próbujemy jeszcze raz. Zobaczymy, jak to wyjdzie tym razem. Czyli wchodzimy na wyższe piętro. Tam się podniesiemy na cobblestone do góry. Oho. O Jezu. Gdzie mnie straszysz w ogóle? Dobra, on był... Ten spawner był tutaj chyba. Patrzcie, tu jest spawner. Zapewne któryś spadnie znowu. No właśnie. Leżeć! O Jezu! Ej, no kurde, zaraz umrę przecież. Kurde, głupie pająki. Czemu oni stworzyli pająki, ja się pytam? Slowness, weakness. Serduszka mi się kończą, zaraz umrę. A ja nawet nie mam jak się wyleczyć teraz, bo co mi teraz padło? No zobaczcie, głowa, ręka. Ręka, noga, mózg na ścianie normalnie. Ajajaj. Aj. Ale ja chyba nie mam nawet nim... Nic, czym mógłbym się wyleczyć. Co w ogóle jest Rough Venetian? Co z tego mogę zrobić? Sprawdźmy sobie. Rough. Rough Venetian. To nam daje Dragon Meat. Z tego mogę Dragon Meat zrobić sobie. Takie buty. Serce mi bije w ogóle strasznie mocno. Jakbym miał zaraz umrzeć właśnie. Bo nie mogę się iść położyć spać, nie, oczywiście. Magicka też nie mogę sobie rozwinąć, bo mam za niski poziom. Ajajaj. Same problemy, powiem wam szczerze. Myślałem, że to rozwalę sobie bez problemu żadnego, że jestem w ogóle przygotowany na to wszystko. A tu jest normalnie dupa, z tego widzę. Tu mi wyrosło coś. Dobra. Serce mi bije strasznie. To jest słabe, nie? A właśnie, pisaliście mi o mączce kostnej. Mączka kostna jest od 15 poziomu, także nie ma opcji w ogóle. Mączka kostna jest dla mnie w tym momencie nieosiągalna. Także mączki kostne nie ma w ogóle. O Jezu, nie! Bym se zniszczył uprawy moje. Dobra, w takim razie na razie tam nie idę. Poczekam do nocy, aż żeby się wykurować trochę. Ja sobie w tym czasie pokopię. Rozwalimy tą górkę tutaj sobie. Bo tu są jakieś surowce, które by mi się przydały na pewno w późniejszym etapie.
Przekopiemy tą całą górkę, zobaczymy co ciekawego będzie. Wiem, że lubicie patrzeć jak kopię, więc damy radę. O właśnie, iron ore to bardzo będzie potrzebne nam. Tylko żeby chyba użyć zbroi ironowej potrzebuje 8 poziom też. Dalej mi serce bije strasznie mocno. Co było? Nie, co to był za dźwięk? Ale niepokojący. Dobra, rozwalimy to do końca. Kurde, chciałem mówcie mi, tą wieżę. Szkoda, że nie można jej zburzyć, tej wieży. Nie wiem, co za dźwięki są, ale takie straszne. Serce mi kurde bije całe. Tak myślę, jak ogarnąć tą wieżę. Może od zewnątrz, może nie wchodzić od środka, tylko od zewnątrz sobie wystawić schody jakieś. I od zewnątrz ją pyknąć. Jakoś. W jakiś sposób. A co by było, gdybym machnął sobie schody i wylał wodę do środka? Wtedy by chyba nie podeszły do mnie, nie? Ciekawe. Musiałbym pomyśleć. No bo wiadomo, nie chciałbym zginąć, tak? Bo to przecież nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby nocą ginąć. Czekajcie, czy ja w ogóle sobie wziąłem... Crafting mining... Co to jest? Mining... A, to jest mój ten! Combat crafting i mining. Tu mogę sobie zmieniać te wszystkie rzeczy, które chcę zrobić. Random crits. A, czyli mogę sobie zwiększyć... Teraz mam mining zrobiony chyba. I mogę sobie wziąć chyba większy ten. Stone cutting, wood cutting. Level spend 0. Increase, decrease, cancel. Harvest flint, more efficiency. Plus 10% chance of flint from gravel. Ojejku, to jeszcze są skille. A tutaj jak mam? Randomly doubles damage. O, losowo ten, dubluje damage. To increase. Decrease i cancel. Tylko na czym zdobywam ten combat skills? A mogę sobie to podnieść? Nie, też nie mogę. Current level 0, original level 0. Tego jeszcze nie ogarnąłem. Jak to działa? Chyba, że czekajcie, może tu muszę kliknąć. Nie, też nie mogę. Muszę to jeszcze ogarnąć, powiem wam szczerze, bo tego jeszcze nie rozgryzłem. Chyba, że wy wiecie, napiszcie mi w komentarzu, jak to działa. Co muszę zrobić, żeby ten, żeby... Bo to są jakieś skille ogólnie moje, które dają jakieś bonusy różne. Tylko jak one działają? Może napiszcie mi w komentarzu, jak będziecie mogli. Jak będziecie wiedzieć, oczywiście. Jak nie będziecie wiedzieć, to też piszcie. Napiszcie skie, ja nie wiem, ale też napiszę komentarz. A skie się będzie z tego cieszył, że napisaliście mi komentarz. Bo zaraz idziemy spać. Ja myślę, moi drodzy, że w tym odcinku wystarczy. Ja postaram się jakoś rozbudować troszeczkę, albo przenieść może już zupełnie w inne miejsce. Może jakoś pomiędzy odcinkami tą wieżę rozwalę. Wbiję trochę poziomów. Bo nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu, jak to ogarnąć. Żeby to rozwalić. Albo po prostu na bezczelnego wbić się do środka i rozwalać wszystko po kolei. Próbować przynajmniej.
Też w taki sposób mogę to spróbować ogarnąć, nie? Nie wiem, muszę pomyśleć jeszcze. Muszę pomyśleć. Coś na pewno wykminię między odcinkami i może uda mi się to jakoś tam jeszcze ogarnąć. Także dzięki za uwagę, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym odcinku z Minecrafta. Na moim kanale oczywiście. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!